Każdy wielki marsz zaczyna się od pierwszego kroku. I właśnie ten pierwszy krok wykonaliśmy, podejmując decyzję inwestycyjną i podpisując umowę finansowania dla Baltic Power. Więc pierwsze 1200 MW będzie gotowe i operacyjne, produkowało zieloną energię od 2026 roku. I to jest powiew nadziei, to jest taki znak, który pokazuje, że te regulacje, które zbudowaliśmy w Polsce, ten system, który dzisiaj jest, zafunkcjonował. I to zafunkcjonował w trudnych warunkach rynkowych, w warunkach zerwanych łańcuchów dostaw, wysokiej inflacji, wojny w Ukrainie i napięć w regionie. Czy kolejne kilkanaście gigawatów będzie łatwo zbudować? Nie, bo będziemy mierzyli się z takimi samymi wyzwaniami w przyszłości, jak mierzymy się teraz. I pewnie jest kilka rzeczy, które warto zrobić. Warto skupić się na tym, żeby nasz proces pozwoleń był sprawniejszy i krótszy. Mamy wiele doświadczeń wyniesionych z tej pierwszej fazy. PSAF też pracuje nad pakietem legislacyjnym. Warto ściągać z inwestorów część obowiązków, upraszczać procedury, po to, żeby rozwój kolejnych projektów był płynny. Po to, żebyśmy co roku w Polsce od 26 roku budowali jeden, może dwa gigawaty. Ale żeby to się wydarzyło, jest potrzebna ogromna praca, zarówno po stronie deweloperów, jak i po stronie administracji. Polska gospodarka na dzień dzisiejszy jest ciągle w 70% zależna od energetyki konwencjonalnej i od węgla. W kontekście europejskiej polityki klimatycznej powoduje to, że po pierwsze ceny energii w Polsce są bardzo wysokie, a po drugie, że inwestorzy zarówno polscy, jak i zagraniczni, zastanawiający się, gdzie umiejscawiać swoje inwestycje, muszą się zastanowić, czy za 5-10 lat będę miał konkurencyjną, zieloną energię po to, żeby konkurować na międzynarodowych rynkach. I to jest podstawowy wpływ pozytywny, jaki może mieć offshore. Jeśli będziemy mieć 20 gigawatów offshore'u, to będzie około 90 terawatogodzin produkcji energii. Przy dzisiejszym produkcji Polski, tam lekko przekraczającej 180 terawatogodzin, to jest potencjał, który pozwoli na długoterminowe ustabilizowanie cen energii na konkurencyjnych poziomach oraz zapewnienie, że biznes będzie miał dostęp do zielonej energii, która staje się takim jednym z warunków koniecznych zachowania konkurencyjności na globalnym rynku.